Nie, tak. No i dobrze, że nie ani, ale potrzebne. Dzisiaj będziemy mieli okazję odbyć podróż do Rosji poprzez najnowszą książkę Matuszka Rosja. Teraz jeżeli mówimy na temat Moskwy, stolicy tego ogromnego kraju, czy to będzie Związek Radziecki, czy to będzie Rosja, każdy człowiek na świecie ma przede wszystkim na uwadze ten przepiękny obiekt na Placu Czerwonym, czyli Cerkiew Wasyla Błogosławionego. Proszę Państwa, fantastyczna wiąże się z tym historia, ponieważ w 1555 roku rządzący ówczesną Rosją okrutny despota car Iwan IV Groźny, proszę sobie wyobrazić, zawołał przed swoje oblicze tego swojego nadwornego architekta Jakowlewa Psotnika i mówi do niego tak: masz mi zaprojektować i nadzorować budowę obiektu sakralnego, takiego jakiego jeszcze nigdzie nie ma indziej na świecie. To ma być perła architektoniczna. No więc ten biedny architekt pomyślał, no i w końcu wiadomo było, że nie może carowi odmówić. Zgodził się podjąć tego niezwykłego wyzwania. Proszę Państwa, poprosił cara tylko jedną jedyną rzecz. Mianowicie, żeby w trakcie budowy, wznoszenia tego obiektu, żeby car obiecał, że nigdy w tamtym kierunku się nie popatrzy. Dopiero jak będzie obiekt ukończony, zostanie poproszony na uroczyste otwarcie. Car się zgodził. Proszę Państwa, 6 lat trwała budowa. W 1561 roku cara poproszono na oficjalne otwarcie. Przybył oczywiście ze swoim orszakiem dworzan, konno, no niedaleko miał, bo naprzeciwko przecież Kreml się znajduje. Ale proszę Państwa, zszedł z konia, obszedł kilkakrotnie ten obiekt, no cmokał z zachwytu, był w siódmym niebie. Ale niestety ten okrutny despota miał też właśnie tą czarną stronę swojego charakteru. I zaraz jakiś chochlik, jakiś diablik zaczął siać w jego umyśle wątpliwości. A co teraz się stanie, jeżeli twój nadworny architekt pojedzie do innego, sąsiedniego kraju, a tam już legenda, wieś pójdzie, że coś takiego pięknego zaprojektował, więc może zostać poproszony o zaprojektowanie czegoś jeszcze piękniejszego, a na coś takiego car sobie nie mógł pozwolić. Proszę Państwa, ponieważ on był znany z okrucieństwa i z takich spontanicznych decyzji nie zawsze przemyślanych, zawołał nadwornego kata. Rozkaz brzmiał: no nie ściąć, oślepić. Tylko po to, żeby już nie mógł zaprojektować ten architekt czegoś tak pięknego. No plus montuje dodatkowe zbiorniki w tej turystycznej awionetce i startuje z terytorium Finlandii, lecąc niziutko nad ziemią, przekracza granicę fińsko-radziecką, natrafia w końcu na linię kolejową Leningrad-Moskwa i cały czas lecąc sobie niziutko nad torami dolatuje do samej Moskwy, no i w centrum Moskwy, na Placu Czerwonym ląduje, gdzie obok cerkwi Wasyla Błogosławionego. Proszę Państwa, co wtedy się w Związku Radzieckim działo? Oj, działo się, działo! 3000 oficerów zdegradowanych. To są dane encyklopedyczne, można wejść na Wikipedię i sprawdzić, proszę Państwa. 3000, kilku generałów ciepłe z doreczki straciło, a oficerom, którym udowodniono szczególne zaniedbania, mówimy o wojskach obrony przeciwlotniczej, skazano na wieloletnie wyroki łagry Syberia. Bo proszę Państwa, Matthias Rust wykonał ten lot wyjątkowo perfidnie. Zrobił to 27 maja, a wówczas obchodziły swoje święto Wojska Obrony Przeciwlotniczej Związku Radzieckiego. Czyli po prostu, jak się to mówi, zakpił sobie z nim. Dokładnie. Proszę Państwa, ale teraz zwróćcie Państwo uwagę, przecież Sowiecki Sojusz to był kraj praworządny i niezawisły sąd radziecki skazał Matthiasa Rusta na 5 lat więzienia, tiurma. No i teraz co się dzieje? Dostał kufajkę, dostał waloneczki, bardzo mu źle było w tym więzieniu rosyjskim. Zaczął słać błagalne listy do swoich rodziców, żeby coś zrobili. Ulżyli mu tej niedoli więziennej. Proszę Państwa, ojciec Matthiasa Rusta był w jakiś sposób
powiązany z dyplomacją niemiecką. Hans Dietrich Genscher był wówczas w Republice Federalnej Niemiec ministrem spraw zagranicznych. Dzięki jego pośrednictwu, różnymi, jak się to mówi, dyplomatycznymi kanałami dotarto do Gorbaczowa z poufną prośbą, że rodzice tego Niemca chcą się widzieć z Michałem Gorbaczowem, żeby porozmawiać na temat niedoli ich syna. I Gorbaczow się zgodził. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację. Matka Matiasa Rusta wypłakuje się Gorbaczowowi do klapy marynarki. Ojciec grzmi, jak się to mówi, rzuca gromy na niefrasobliwość i nieodpowiedzialność swojego syna. Proszę Państwa, oni, ci rodzice, uzyskali to, co chcieli. Czyli Michał Gorbaczow składa swój podpis na stosownym dokumencie i znowu z całym naciskiem podkreślam, niezawisły sąd radziecki zmienia kwalifikację czynu tego młodego Niemca. Już nie ma tej strasznej kary i tego przestępstwa polegającego na naruszeniu przestrzeni i obszaru powietrznego Związku Radzieckiego. Teraz sędzia stwierdza, to w zasadzie to był chuligański wybryk. No, Niemiaszek sobie wyleciał z Finlandii, pomylił kierunki i wylądował na Placu Czerwonym. Ale to nie zagrażało obronności absolutnie. Więc niezawisły sąd radziecki pod wpływem podpisu Gorbaczowa zmienia kwalifikację czynu. I teraz, proszę Państwa, okazuje się, że półtora roku już odsiedział. Więc miał 5 lat, a półtora roku wypuścić. Niech jedzie do tej swojej ojczyzny, do Vaterlandu. Proszę Państwa, młody Matias Rus wychodzi z więzienia radzieckiego, siada najbliższy samolot i ląduje w zachodnich Niemczech, bo jeszcze wtedy by Niemcy mieli się wschodnie i zachodnie. I teraz co się dzieje? Otrzymuje lukratywną od razu propozycję od wydawnictwa Stern, żeby napisał pamiętnik. Ale za jaką kasę? 1 000 000 ówczesnych marek niemieckich, zachodnich, proszę Państwa, czyli grubo ponad $500,000. O, długo nie dał się prosić, momentalnie wziął się do pracy, napisał pamiętnik, opisał jak wpadł na pomysł, później przygotowania, to wszystko i później sam lot, no i odsiadka, proces wcześniejszy i tak dalej. Proszę Państwa, ale 1 000 000 marek dla tak młodego człowieka, przecież on nie miał jeszcze wtedy 20 lat. Ta soduwa zaczęła bić mu do głowy. Trafił na obserwację na oddział psychiatryczny jednego ze szpitali niemieckich, a tam zamiast się wyciszyć i udowodnić lekarzom, że wszystko w porządku, wręcz przeciwnie, agresja u niego się wzmogła. On, proszę Państwa, wyniesionym pokryjomo ze stołówki szpitalnej widelcem zadaje kilkanaście głębokich, kłutych ran opiekującej się nim pielęgniarce. I w tym momencie już konsylium lekarzy niemieckich stwierdza oddział zamknięty na wiele, wiele lat. Rosyjska zima pokonała wojska hitlerowskie w czasie II wojny światowej. Przecież Niemcy stali już 29 km od centrum Moskwy, słynna Krasnaja Polanka, i szykowali się do ostatecznego szturmu. I niespodziewanie dla wszystkich, 3 tygodnie wcześniej niż zazwyczaj nadeszła rosyjska zima. Minus 30-stopniowe mrozy sparaliżowały i unieruchomiły całkowicie technikę niemiecką wojenną. Nawet smary w łożyskach czołgów pozamarzały, bo były letnie, innej gęstości. Nie dało się wozów pancernych uruchomić. Żołnierze niemieccy nie mieli jeszcze mundurów zimowych, więc cały efekt domina. Nie wiadomo, jakby dzisiaj świat wyglądał, gdyby wtedy Niemcy do Moskwy wkroczyli, proszę Państwa. No ale ta ostra, silna, rosyjska, słynna zima jest też uciążliwa dla rdzennych mieszkańców. Mamy osiedle moskiewskie, więc tu widzimy, jak autka ładnie są poprzysypywane, podachy. No ale żyć trzeba, ludzie sobie radzą, wydeptują ścieżki. A jak w Moskwie chwyci minus 30 stopni, to panowie noszący wąsy Państwa, a zwróćcie Państwo uwagę na następne zdjęcie. Od najmłodszych lat się hartują. Ta dziewczynka bosymi stópkami stoi na śniegu i wiadereczko wody wylewa na siebie. Ale zwracam Państwa uwagę na wyraz jej twarzy. Tutaj nie ma żadnego zniechęcenia, traumy, czy jakiegoś odznak niezadowolenia, bólu, niechęci.
Ona się uśmiecha, jakby wylewanie tej wody w tych ekstremalnych warunkach sprawiało jej przyjemność. To jest coś, coś fantastycznego, nieprawdopodobnego. Proszę Państwa, jak nieraz przysypię w Moskwie, to żeby się dostać do telefonu, to trzeba taki grajdołek wydeptać, raz zaspię i dopiero w takiej pozycji możemy sobie pozwolić. Albo, proszę Państwa, lokalne pociągi. Nie tam mówimy kolej transsyberyjską, tam jest ciepło, bo konduktor w każdym wagonie grzeje i dba o pasażerów. Ale takie lokalne pociągi, to jak są nieogrzewane, to często tak w zimie wyglądają. To jest baza sprzętu transportowego, ciężarówka Kamaz. No trzeba ze 2 godziny poświęcić, żeby to auto doprowadzić. Proszę Państwa, polityka cenowa ówczesnego kierownictwa McDonald'sa była bardzo interesująca. Była bardzo promocyjna. To znaczy, wszystko można było kupić praktycznie za rubla. Czyli hamburger rubla, cheeseburger rubla, ciasteczka rubla, proszę Państwa, lody rubla w McDonald'sie. No i teraz, proszę Państwa, od razu pojawiają się młodzi, gniewni biznesmeni, jak w cudzysłowie nazywam, bo jeżeli dwóch 19-latków pożycza od swoich rodziców po 100 rubli, no, miesięczna pensja. I mówią, pożyczcie, dziś wieczorem oddam. Ustawiają się w kolejce pod McDonald'sem. Stoją 4 godziny. Później już są wewnątrz, podchodzą do stanowiska kasowego, które ma ich obsłużyć. Jeden wyciąga 100 rubli, kładzie na ladę i mówi, poproszę 100 hamburgerów. No, hamburgery po rublu, czyli za 100 rubli, ma 100 kanapek. Drugi wyciąga 100 rubli i mówi, dla mnie 100 cheeseburgerów. Klient nasz pan, zamówienie trzeba zrealizować. Na potężnych tacach ląduje piramida na jednej tacy hamburgerów, na drugiej cheeseburgerów. Młodzi mężczyźni wychodzą przed bar i ten, co ma mocniejszy głos, woła do stojących. Kto nie chce stać w kolejce? U nas hamburgery, cheeseburgery, świeżutkie, cieplutkie, po 2 ruble. Proszę Państwa, 10 minut oni tace mają puste, a w kieszeniach po 100 rubelków zarobionych, bez podatku. Ale jest dopiero godzina 12, więc młodzi gniewni stają jeszcze raz w kolejce i na koniec dnia mają po 200 rubli. Proszę Państwa, ale takich cwaniaczków od razu w następnych dniach przybywało, jak przysłowiowych grzybów po deszczu, i zorientowało się kierownictwo McDonald'sa, coś tu nie gra. Więc po 2 tygodniach nad każdym stanowiskiem kasowym napis po rosyjsku ładnie zredagowany, że każdy klient McDonald'sa może kupić produktów tej firmy maksymalnie za 10 rubelków. 10 rubli to każdy najadł się dosyta, wszystkiego mógł spróbować, natomiast nie opłacało się już za taką kwotę uprawiać tego rodzaju. Rosja podzieliła się teraz na 2 Rosji. Jedna Rosja to jest bardzo, bardzo bogata Rosja, czyli to są 2 aglomeracje, Moskwa i Sankt Petersburg. Miasta, molochy, miasta, gdzie zupełnie inne zarobki niż na pozostałym obszarze Rosji, inna stopa życia, w ogóle wszystko naj. Wszystko naj. Moskwa i Sankt Petersburg to jest w ogóle. A pozostały obszar to jest tak zwana głubinka, czyli prowincja. I to jest ta biedna Rosja, bardzo zaniedbana. No i proszę Państwa, mamy liczne przykłady, bo lotnisko Szeremietiewo wybudowane zostało pod koniec lat 70. ubiegłego wieku na potrzeby odbywającej się w Moskwie Olimpiady Letniej Moskwa 80. Pamiętacie Państwo te bojkotowane przez Zachód igrzyska, ale do dnia dzisiejszego ten terminal robi wrażenie na przylatujących do Moskwy ludziach. Ale wystarczy, że 200-300 km pojedziemy za Moskwę. Zechcemy skorzystać z ich wewnętrznych linii lotniczych, czyli musimy dotrzeć do jakiegoś lokalnego lotniska rosyjskiego. No i na tej głubince takie rosyjskie lotnisko już wygląda tak. Czyli już nie ma wielkiego, pięknego terminalu, tylko odrapany barak z napisem aeroport. To też jest lotnisko cywilne, ale to już jest głubinka, to już jest prowincja. To już nie jest ta bogata Rosja w postaci Moskwy i Sankt Petersburga. No i niezależnie eksperci światowi, podkreślam to z całą mocą, oceniają, że rosyjska wieś nie stanęła w miejscu, tylko cofnęła się do XIX wieku. Proszę Państwa, w bardzo wielu miejscowościach rosyjskich nie ma żadnej infrastruktury ułatwiającej życie ludziom. Nie ma wodociągów, czyli dostępu do bieżącej wody. Nie ma kanalizacji, nie ma żadnej sieci handlowej. Proszę Państwa, jeżeli nawet osoby w bardzo podeszłym wieku muszą
z jedynego źródła wody czerpać wodę do i na saneczkach wozić takie pojemniki do swoich domostw, no to, przepraszam bardzo, to o jakiej my tu mówimy Rosji, o jakim rozwoju, o jakiej cywilizacji? I to chyba do przyjemności nie należy, żeby taka starsza osoba musiała po wodę na drugi koniec wioski się fatygować. Proszę Państwa, tu jest bardzo ciekawe zdjęcie. Starsze małżeństwo sobie zjadło posiłek na takiej fajnej letniej stołówce, jaką gospodarz zrobił, i teraz ta starsza pani idzie umyć naczynia. Ale gdzie idzie umyć? To nie jest kran z bieżącą wodą. To jest zbiorniczek zrobiony przez gospodarza w kształcie walca. Rano musi wstać ten gospodarz z wiaderkami, iść, przynieść z tego jedynego źródła wodę, podnieść trzeba ten dekielek i wlać tam wiadereczko wody, żeby później małżonka mogła talerze w ciągu dnia sobie umyć w takim niby, nazwijmy to, zlewo zmywaku, ale nic się nie marnuje, bo ta woda jest zbyt cenna, daleko trzeba po nią chodzić, więc jak talerz zostanie wymyty, to nie wylewamy za siebie tej wody, tylko wszystko ląduje tu, bo tą rureczką odprowadzane jest do tego mini ogródeczka, żeby ta woda brudna służyła też nawadnianiu tych roślin. No, oczywiście, bardzo pomyślane, sprytnie, nie ma o czym mówić, ale o, jest, w bardzo wielu miejscowościach nie ma żadnej sieci handlowej, czyli raz w tygodniu przyjeżdża ciężarówka z produktami spożywczymi. Trzeba zrobić zakupy, bardzo listę zrobić skrupulatnie, bo następna okazja dopiero za tydzień. Po obok znaku stoi milicjant drogówki moskiewskiej i każdego z osobna kierowcę przywołuje do siebie. Rozmowa wygląda mniej więcej tak. Znak widzicie? Panie władzu, wczoraj jeszcze tego znaku nie było. Wczoraj nie było, a dzisiaj jest. Mandat 10 rubli. Panie władzo, ja zarabiam wszystkiego 100 rubli miesięcznie. 10 rubli to jest bardzo wysoka, dotkliwa kara. Milicjant przez chwilę pomyślał, okazał się facetem dobroduszny. Mówi, no ładno, zrobimy tak. Z tych 10 rubli ty sobie weźmiesz 5 i ja sobie wezmę drugie 5, a broszkę mandatowego nie będziemy wypisywać. Mówi, panie władzo, to jest super sprawa, ale ja codziennie nie mogę panu płacić 5 rubli, bo nie mam z czego. Milicjant na to mówi do niego, a kto tobie powiedział, że ty będziesz płacił codziennie 5 rubli? Kiedy bierzesz wypłatę? No, ostatniego każdego miesiąca. No widzisz. Ty weźmiesz wypłatę ostatniego każdego miesiąca, a na drugi dzień, czyli każdego pierwszego, będę stał tutaj pod tym znakiem. Przyjdziesz po wypłacie i za cały miesiąc dasz mi 5 rubli za cały miesiąc. Ten Witali mówi, Roman, ja myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem. Mówi, 5 rubli za miesiąc to za darmo. A on mówi, mało tego. Milicjant mówi do mnie, a jakby ci jakiś żulik urywał lusterko przy samochodzie. Porysował lakier. Ty nie musisz wiedzieć, kto ci to zrobił. Ty masz tylko mi to zgłosić. A ja tego żulika już znajdę i się odpowiednio nim zajmę. Czyli Witali mówi do mnie, za 5 rubli miałem całomiesięczną ochronę samochodu i możliwość parkowania w miejscu niedozwolonym. Mówi, no Ameryka, panie. Ale za chwileczkę się zreflektował, mówi, ale takich kierowców jak ja w tym jednym bloku było jeszcze 100. Tak, no. Z tym, że mówi, wiesz, do swojej policyjnej pensji z rzędu 120 rubli miał jeszcze 500, tych haracz. Ale mówi, tych 500 rubli całych nie wziął za siebie. 150 rubli trzeba było do kopertki, bo narada u naczelnika raz w miesiącu i trzeba kopertkę dać, bo naczelnik przymyka oko na ten proceder. Ale naczelnik takich policjantów miał kilkudziesięciu pod sobą i każdy przychodzi ze 150 rublami, więc naczelnik ma już kilkanaście tysięcy rubli miesięcznie łapóweczek, ale sam nie bierze wszystkiego do kieszeni. Znowu z tych kilkunastu tysięcy, kilka tysięcy zada do potężnej koperty, bo przecież w obłoski narada jest u swojego zwierzchnika raz w miesiącu i trzeba tą potężną koperkę dać z pieniążka. Mówi, tak w naszym kraju powstaje piramida korupcyjna. Zaczyna się od tego najniższego szczebelka, od 5 rubelków, a później urasta to do niebotycznych po prostu. Ja zdjęcia przygotowałem tendencyjnie, bo z kolei właśnie nie chcę, żebyśmy mieli tylko tą Rosję kapiącą zło.
trzeba tą Wiochę też pokazać, że z, jedną, z jednym kranem na cały ten, nie mówiąc o tym, że nie ma wychodka normalnego, kobieta nie ma się gdzie umyć i tak dalej, i tak dalej. No to jest też rosyjska rzeczywistość. No dobrze, ale chciałam się coś dobrego dowiedzieć. Bardzo dobrzy są ludzie. Tak. Zdecydowanie. Moskwianie są bardzo życzliwi i dlatego ta przyjaźń po 25 latach z wieloma z nimi przetrwała i jest, może sobie jaką chce ten Putin politykę uprawiać, a ja wiem, że na tych ludzi zawsze mogę liczyć i oni na mnie. Ale proszę powiedzieć, bo wydaje mi się, że Gorbaczow po prostu przegrał, ponieważ on chciał bardzo europejskiej Rosji i wprowadził prohibicję w zasadzie, nie? On bardzo podniósł ceny na alkohol i wiem, że ja nie pamiętam już dokładnie, ale że tam też tak jak w Polsce, że ten alkohol nie wszędzie się sprzedawało. Był taki okres i on chyba przez to stracił popularność. Ja pani powiem tak, jak Jelcyn doszedł do władzy, no, Jelcyn to wie pan. Miał wystąpienie telewizyjne i tu tą słynną piątkę pokazał, że wsio podrażaje, bo ekonomia rozwala się, a wsio podrażaje, kromie tych pięciu, to było chleb, mleko, opłaty za mieszkania, absolutnie, nośniki energii, absolutnie, gaz, prąd, nie podrożeje, i nie podrożeje wódka. U Jelcyna, powiedzmy, bo przywódcy tak ogromnego kraju panicznie bali się gwałtownie podnosić ceny alkoholu, bo rewolucje mają pewne. 30 lat temu, czy ile tam byłam w Rosji, to były właściwie dwa rodzaje chlebów. Biały i czarny. I proszę pana, czy w restauracji byliśmy, czy, bo ja byłam oczywiście na wycieczkach, także tylko na zorganizowanych dojazdach. Ale nikt nie patrzył na ten biały chleb, tylko na ten czarny. My tylko ten czarny jedliśmy, bo on był przepyszny. Całkowicie przyznaję pani rację. W ogóle pieczywo tam robiło na nas bardzo duże, pozytywne wrażenie. I ten czarny chlebek był przepyszny. Nie,